Na program zaprasza grupa CCC. Kibicuj z Onet Rano. Moim gościem jest Piotr Wadecki, dyrektor sportowy CCC Team. Dzień dobry, panie Piotrze. Bardzo mi miło pana zobaczyć. Dzisiaj porozmawiamy o kolarstwie, ale przede wszystkim pokażmy państwu tę imponującą liczbę. O co w tym wszystkim chodzi, panie Piotrze? Tak, ta liczba 43 120 kilometrów to są kilometry, które zostały przejechane przez kolarzy CCC Teamu. Tylko w miesiącu marcu. To jest 43 tysiące. Każdy kilometr przeliczany na dolary. Czyli jeden do jednego w dolarach. Jeden do jednego w dolarach i te pieniądze są przekazywane Fundacji UNICEF, która później pomaga tym najbardziej potrzebującym, czyli w tym wypadku dzieciom w Syrii, w krajach najbardziej ubogich, na edukację. I tutaj jest ciągle szansa na to, że ten wynik się poprawi, bo to są treningi, to są wyścigi. Kolejny wyścig będziemy za chwilę omawiać. Panie Piotrze, już w niedzielę kolejna okazja do tego, żeby to wszystko się zmieniło. Wyścig dookoła Flandrii. No i mamy faworyta. Tak, Flandria jest tak naprawdę pierwszą główną imprezą naszego zespołu w tym roku. Mamy lidera Grega Van Avermaeta, to jest mistrz olimpijski, który specjalizuje się w tego typu wyścigach i Flandria jest jego pierwszym głównym celem. Szykujemy Grega i cały zespół, aby pojechał jak najlepiej i wierzymy w to, że jest w stanie powalczyć o podium, a być może nawet o zwycięstwo. Flandria jest takim wyścigiem w hierarchii wyścigów jednodniowych chyba najważniejszym wyścigiem w całym kolarskim kalendarzu wyścigów jednodniowych i zwycięstwo w tym wyścigu ma ogromne znaczenie dla każdego zawodnika. To zobaczmy, co sam Greg, sam zainteresowany mówi o tym wyścigu i dlaczego jest tak bliski jego sercu. Which race is most important for you in this season? For me, the most important race is Flanders, because it's close to home. It's the race that fits me probably the best. And several times on the podium already, I went twice, one time third. And for me, it's a special race because all of my family is there, my friends are there, and it's passing, the parkour is passing at my home. So I think that's what makes it always really special. And it's also one of the biggest classics races over the year, and as a classic rider you want to win this kind of races. How can you compare Flanders and Paris-Roubaix? To compare Flanders and Paris-Roubaix, I think the most important difference is the hills, because you have short climbs in Flanders, which you are a little bit missing in Roubaix. The cobblestones in Roubaix are much harder. It's a different kind of cobble that they put there, and I think that's the biggest difference. I think in Flanders some punchers can still make it. They can have the short climbs, short attacks, where Paris-Roubaix is a little bit more on endurance and on long distances, and I think that's the biggest difference between both of them. Jak usłyszeliśmy, Greg Van Avermaet czuje się bardzo mocno. Liczy pan na jego zwycięstwo? No bardzo wierzymy w to, że pojedzie dobry wyścig, zespół jest przygotowany, sam Greg również. I tak jak powiedziałem, przyszła niedziela Flandria, tydzień później wyścig Paris-Roubaix, dwie najważniejsze imprezy początku sezonu, tej wiosny dla naszego zespołu. No a później już będziemy szykowali się do kolejnych startów, dla nas bardzo ważnych, w tym Tour de Pologne, który odbędzie się w sierpniu. A ta Flandria to jest jeden z głównych celów CCC Team na ten sezon? Tak, Flandria jest głównym celem na początek sezonu. Tak jak powiedziałem, mamy mistrza olimpijskiego, Grega Van Avermaeta, który jest specjalistą w tych wyścigach i stawał na podium. Nie udało mu się jeszcze wygrać, ale bardzo mocno wierzymy w to, że w pomarańczowej koszulce zdobędzie tytuł króla Flandrii i przejedzie linię mety jako pierwszy. Czyli wytłumaczymy naszym widzom, to dopiero drugi tak zwany z wiosennych klasyków, a przed nami kolejne trzy. Przypomnijmy Paryż. Tutaj trudna francuska. Roubaix. Liège, Boston, Liège, czyli to jest taka pętla, a na koniec jeszcze Giro di Lombardia.
Giro di Lombardia jest to wyścig rozgrywany już zupełnie na koniec sezonu. To jest ostatni z wielkich klasyków, ale po drodze mamy całą masę wyścigów jednodniowych. Są wyścigi etapowe, jest Giro Italia, Tour de France, Tour de Pologne, o którym wspominałem i dla nas bardzo ważna to będzie impreza, do której szczególnie będziemy się przygotowywali, bo to jest nasz narodowy start. No i tak jak pan powiedział, później na koniec sezonu Lombardia, Mistrzostwa Świata, też liczymy na bardzo dobry występ zawodników, którzy na co dzień jeżdżą w ekipie CCC Team. Panie Piotrze, dziękuję panu bardzo serdecznie za to spotkanie. Kibicuj z Onet Rano, a za chwilę Onet Rano Wiem. Moim gościem był pan Piotr Wadecki, dyrektor CCC Team. Dziękuję. Dziękuję. Na program zaprosiła grupa CCC.